Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. 30 grudnia, kolejna pobudka z krypto ekipą. Dwie ostatnie pobudki w tym roku, a więc dzisiaj i jutro i kończymy bardzo, bardzo mocny rok. 2020. Dla mnie był to rok naprawdę wyjątkowy. Był to rok, w który, którym przede wszystkim nauczyłem się bardzo dużo. Był to rok, który pozwolił mi odkryć nowe trendy na rynku i również, jeżeli chodzi o rozwój całej kryptoekipy, o rozwój naszych grup, o to, co zrobiliśmy w tym roku. Był to rok naprawdę, naprawdę niesamowity. Dzisiaj i jutro będziemy podsumowywać to, co działo się w roku 2020, ale porozmawiamy również o bieżących sprawach, porozmawiamy o bitcoinie, porozmawiamy o tym, co może się. Się wydarzyć, ale zacznijmy od konkursu. Tak jak Wam obiecałem z okazji 5000 tysięcy subskrypcji, za co dziękuję Wam z, z całego serca. Każda łapka w górę, każda łapka, łapka w dół, każdy komentarz, każda pozytywna, każda negatywna opinia, każda subskrypcja jest dla mnie bardzo ważna. Ten kanał buduje dla Was i Wasze wsparcie w komentarzach, yy, na Twitterze, na Telegramie jest to naprawdę duża, duża rzecz dla mnie, dlatego dziękuję z całego serca. Mam dzisiaj dla Was trzy książki z okazji 5 tysięcy. Frank Bedger, jak przetrwać sukces w biznesie? Biznes ci ucieka, Marcin Osman. I oczywiście kwadrant przepływu pieniędzy Robert Kiyosaki, a więc trzy osoby wybierzemy. Słuchajcie, to co trzeba zrobić, to trzeba pod tym wideo napisać z którego projektu w 2020 roku albo z którego airdropu w 2020 roku skorzystaliście właśnie z informacji od kryptoekipy. Czy być może któryś z projektów pokrywa się, któryś projekt, który macie na portfelu, pokrywa się z tym, co ja mam na portfelu. Także jeżeli dostaliście jakąś wartość na kanale, napiszcie o tym, w jednym zdaniu i trzy osoby zostaną wybrane i rozlosujemy trzy książeczki. Słuchajcie, grudzień jest naprawdę niesamowicie mocny. Ja jeszcze raz powtarzam, twój alt season jest wtedy, kiedy twoje projekty robią niesamowite wyniki. Zacznijmy od tego, że mamy nowe ATH na Bitcoinie. Ono zostało ustanowione dzisiaj, a więc tak jak widzicie, końcówka roku również dla tych głównych kryptowalut, a więc zarówno dla Bitcoina, jak i dla Ethereum jest bardzo mocna. Ono zostało ustanowione dokładnie dwie godziny temu i y, mamy maksimum historyczne dla Bitcoina, które wynosi 28%. 1600. Obecnie trochę spadło, także delikatnie wróciło, natomiast fakt jest taki, że dzisiejszy dzień przechodzi, kolejny dzień, który przechodzi do historii, dlatego że mamy nowe ATH na Bitcoinie, 16% w ciągu 7 dni. No i tak jak widzicie, w ciągu jednej godziny spadło tutaj o 1%, natomiast 3,8% w ciągu 24 godzin. Ethereum również wysoko, jeżeli chodzi o ostatnie 24 godziny, to nieduża różnica. Różnica 0,1%, natomiast Ethereum cały czas utrzymuje się powyżej, y, 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 powyżej 700 y, dolarów. Słuchajcie. Czas podsumować trochę altcoiny, czas podsumować sobie to co działo się na naszych altcoinach. Przede wszystkim to co pomaga mi budować mój portfel jest to doświadczenie które zdobyłem w, roku, w końcówce roku 2016 przez cały rok 2017, 2018 i 2019. Te twarde, żelazne zasady których się trzymam jeżeli chodzi o budowanie portfela pomagają mi robić naprawdę dobre wyniki. Pamiętajcie, że wszystko co mówię to nie jest porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i są to moje odczucie na temat rynku kryptowalu. Podział portfela, moim zdaniem, to jest podstawa. Dzięki temu, że mamy podzielony portfel na projekty długoterminowe i projekty krótkoterminowe, dzięki temu, że umiemy grać pod wydarzenia, grać pod trendy, szybko kupować, szybko sprzedawać, te wszystkie cechy pozwalają naprawdę robić dobre wyniki. Żeby robić kilka tysięcy procent na projekcie, trzeba również nauczyć się pewnych rzeczy. O tym mówiłem w jednej z pobudek. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, to zobacz, co trzeba zrobić, żeby zarabiać i robić takie wyniki. Słuchajcie, zerknijmy sobie tak na chwilę, na portfolio na nasze najważniejsze projekty, a więc na te projekty absolutnie długoterminowe, na te projekty, które kupowaliśmy tutaj, które kupowaliśmy na long terma no jeżeli sobie miałbym podsumować rok 2020, to wszystkie te projekty, o których mówiłem, że są długoterminowe to 90% z nich zrobiło bardzo, bardzo dobre wyniki TorChain ponad 1000%, Ferrum Network ponad 700%, SmartKey ponad 400%, Celsius Network ponad 400%, Polkadot 26%, Tron ponad 60%, Chilis ponad 200%, Fantokemy również ponad 200%, yy, Blockstack około 100%, yy, to jest ten ostatni projekt, Bitcoin, Ethereum, czyli te absolutnie longi, również na bardzo dobrym plusie. Jeżeli chodzi o grupę projektów, na których zarabiamy codziennie, a więc Binance Coin, również bardzo, bardzo mocny projekt, jesteśmy również na ATH i jeżeli chodzi o CryptoCom, a więc jeden z najważniejszych projektów w moim portfelu, to tutaj, jeżeli wchodziliście w ostatnim czasie, oczywiście był duży spadek, natomiast jest to absolutnie moja pozycja na rok 2021. Były oczywiście pozycje, które są na minusie. To jest normalne. Natomiast te potężne wzrosty na tych projektach długoterminowych pokryły dziesięciokrotnie, a czasami nawet więcej te straty, które ponieśliśmy na małych projektach. Oczywiście jest dużo projektów, które jeszcze nie odpaliły. E, takie na przykład jak Algorand, na który cały czas czekamy. Takie jak Blocks, tak również. Takie jak Chilis, bo ciągle nie są to projekty, które zrobiły jakieś niesamowite e, wyniki. E, mamy kilka projektów e, takich jak na przykład, nie wiem, Netbox, e, GODB e, Małych projektów, tych gemów, które. Dopiero gdzieś tam się rozwijają, natomiast jeżeli kupujemy takie gemy, to trzeba liczyć się z tym, że ryzyko przy małym market capie, przy małej cenie jest zawsze tutaj duże natomiast 2020 dla naszych projektów był naprawdę niesamowity. Gratuluję wszystkim, którzy wykazali się cierpliwością, którzy przytrzymali Ferum, przytrzymali Torchaina, przytrzymali Smartkeya i kilka innych projektów. Przytrzymali Polkadot, bo dzięki temu, że macie gdzieś tam ten plan długoterminowy i trzymacie te projekty na longa, możecie robić właśnie takie wyniki, takie wyniki, o których mówiłem. Codziennie nasze projekty gdzieś są w czołówce tego właśnie market capu. Codziennie mamy nowe ATH. natomiast pamiętajcie o tym, żeby realizować część zyski, żebyście mieli podzielony portfel pamiętacie, jak była ta banka Madefi to wiele projektów wchodziliśmy i wychodziliśmy bardzo szybko, robiliśmy 100, 200 300, 400, 500%, robiliśmy i 30%, sprzedawaliśmy, kupowaliśmy dlatego podział portfela to jest podstawa i to jest to, co pozwoli zarabiać Ci absolutnie długo, terminowo. Szykuję Mocne filmy, jeżeli chodzi o te filmy, to podzieliłem to, a więc dam wam pierwszy film na temat trendów na rok 2021, tak jak ja widzę ten rok 2021, jeżeli chodzi o rynek krypto O jeżeli chodzi o mój portfel, dwa filmy, a więc 6 coinów powyżej 1 dolara, 6 coinów poniżej 1 dolara, 12 pozycji, 12 stalowych pozycji w moim portfelu, takie dwa filmy również wlecą i wleci film oczywiście na temat airdropów i deksów, to co wam obiecałem, bo to jest również bardzo bardzo ważne gratuluję wszystkim tym, którzy cały rok 19, 20 kopali z nami twardo, gratuluję wszystkim minerom hodlerom, bo również, również to było niesamowite, te wszystkie masternody te zarabianie właśnie na airdropach to wszystko charakteryzuje kryptoekipę i to jest to, co lubimy robić to co robimy tak naprawdę na, na dzień, a więc wszystkim, którzy odbierają z nami airdropy, słuchajcie, gdybym miał zliczyć, to nasza ekipa odebrała airdropy naprawdę na setki tysięcy dolarów, niesamowity był ten rok 2020, jeżeli chodzi o airdropy Pamiętam jak ro, rok 2018-19 wiele osób śmiało się, kryptoekipa to odbiera tylko airdropy, odbiera, odbiera po 2, po 3 dolary, potem zaczęły się mocne airdropy, zaczęły się airdropy, które wypłacały po 500, 600, po 1000 dolarów, i kto był cierpliwy, kto odbierał każdy airdrop systematycznie, kto kopał kryptowaluty systematycznie, te osoby na tym rynku były po prostu wygrane. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o podsumowanie, to bardzo cieszy mnie to, że te główne pozycje odpaliły. Oczywiście, tak jak mówię, były w topy, to jest normalne, nie da się w 100% przy Jest kilka pozycji, które mnie bardzo, bardzo mocno zawiodły, które są na minusie 60-50%, natomiast, natomiast, tak jak mówię, nie były to pozycje długoterminowe, więc z tą stratą po prostu trzeba się pogodzić. Dobra, słuchajcie, przeskakujemy sobie do wydarzeń, do tego, co się dzieje, bo dzieje się naprawdę dużo. Zacznijmy sobie od Bitcoina. Bardzo fajne, fajne konto. Documenting Bitcoin. Słuchajcie, to pokazuje, jak dzisiaj Bitcoin jest odbierany. Jeżeli jeszcze rok temu, dwa lata temu poszedłbyś do banku i wspomniał o Bitcoinie, to zostałbyś rózgął, wygoniony. Oczywiście, w dużym cudzysłowie, zobaczcie, jak rok 2020 niesamowicie zmienił postrzeganie bitcoina przez banki, przez instytucje, przez inwestorów instytucjonalnych, o których, o których mówimy praktycznie w każdej pobudce. Tu mamy taki fajny tweet, zestawienie wypowiedzi, właśnie. JP Morgana, gdzie yy, kiedyś na początku bardzo mocno krytykowali Bitcoina, wręcz zwalczali Bitcoina, traktując go jako takie zło, zło konieczne, które jest na rynku. Dzisiaj robią raporty, kupują Bitcoina, zarabiają na Bitcoinie i uważają, że Bitcoin to jest dobre aktywo. Wtedy, kiedy byliśmy, byliśmy w bessie, wtedy, kiedy mieliśmy, kiedy mieliśmy duże spadki na Bitcoinie, wiele osób, wiele instytucji krytykowało Bitcoina. Mówiło o tym, że Bitcoin umiera, że bańka pęka, natomiast my robimy systematycznie swoje. Dla mnie, przynajmniej prywatnie, Bitcoin jest tym, czy, co dywersyfikuje mój portfel i ja dokupuję bitcoina systematycznie. Oczywiście staram się dokupować go na spadkach, a więc im dłużej jestem, y, ten powiedzmy, bez rynku tym ja jestem bardziej zadowolony, bo mogę swoje zyski z schosy pomnożyć i mogę wrzucić i mogę mieć po prostu tego bitcoina więcej. Natomiast rok 2020, absolutnie przejdzie do historii, jeżeli właśnie chodzi o nowe trendy, a więc DeFi, a więc tokeny MFT, a więc CeFi również, który już bardzo mocno wchodzi. Wszystkie te trendy związane właśnie z mieszaniem łańcuchów, bloków, wszystkie te, 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 te DEX, to, to również było bardzo ważne, ale również airdropy. Był to rok, w którym giełdy rozdały niesamowicie bardzo dużo pieniędzy właśnie w postaci airdropów i my oczywiście z tego wszystkiego korzystaliśmy, braliśmy z tego rynku pełnymi garściami. Dziękuję Wam za wsparcie, wsparcie. Słuchajcie, również chciałbym podziękować osobom, które są bardzo wartościowe na tym rynku. Wiem, że wiele osób nie ogląda, ale oglądacie również inne osoby. Chciałbym wspomnieć tutaj dwie osoby, które moim zdaniem są najbardziej wartościowe na tym rynku. Oczywiście Kamil Jarząbek. Kamil, dziękuję Ci z całego serca za Twoje wsparcie, za to, że dajesz te cenne rady, za to, że umiesz czypać rynek. Wiele gdzieś tam projektów się pokryło, wiele projektów rzeczywiście się nie pokryło. Natomiast dziękuję, że dzielisz się tutaj wiedzą z całą kryptospołecznością. No i oczywiście Andrzej z Dziennej Dawki Dyskomfortu, człowiek, który robi niesamowite filmy, człowiek, który również pokazał mi kilka wartościowych projektów, takich jak Algorand, takich jak Blox, tak Także również Andrzej, serdecznie Ci dziękuję. Także oczywiście mógłbym wymieniać wiele innych, bo na polskim rynku jest naprawdę dużo wartościowych osób. Natomiast to są te dwie osoby, które gdzieś tam ich portfolio po części pokrywa się z moim i mamy kilka wspólnych projektów. Także chłopaki, bardzo, bardzo dobra robota. Słuchajcie, lecimy sobie dalej. Lecimy sobie dalej, przeskakujemy teraz do Komparika, Bitcoin nie spadnie już poniżej 25 tysięcy dolarów. Oczywiście, jak to będzie wyglądać, to zobaczymy. Natomiast, tak jak ja zapowiedziałam, że jeżeli gdyby bitcoin spadł poniżej 20 tysięcy dolarów, dla mnie to będzie byczy sygnał, żeby kupić bitcoina. Natomiast pamiętajmy, że te pull są coraz mniejsze. Oczywiście, wiele osób teraz mówi, że jeżeli chodzi o bitcoina, to absolutnie idziemy tutaj, na 30 tysięcy dolarów. Natomiast, tak jak widzicie, dochodzi do 28, gdzieś tam. 8 robi ATH, potem trochę spada, potem znowu, znowu idzie wyżej, więc tutaj myślę, że nie ma magika powiem od siebie, że śledzę kilka osób jeżeli chodzi o cenę Bitcoina oczywiście CryptoBirda, kilku innych dużych graczy, jeżeli chodzi właśnie o, o tutaj o czytanie tej, tej ceny Bitcoina, no i muszę powiedzieć, że te opinie często się różnią, jedni mówią że absolutnie idziemy na 30 tysięcy dolarów inni uważają, że na razie tego nie zrobimy że rynek jest już nasycony że trzeba czekać tutaj na przeniesienie właśnie tej dominacji Bitcoin która wynosi obecnie prawie 70% na altcoiny. Także jak będzie, zobaczymy. Natomiast trzeba być gotowy na każdy, na każdy, naprawdę na każdy scenariusz. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Mamy informację o kolejnym dużym graczu, a więc Nextech AR kupuje Bitcoiny za 2 miliony dolarów ze swoich rezerw skarbowych. Tak jak mówiłem, rok 2021 będzie to bardzo duży, bardzo dobry rok, kiedy wielu inwestorów instytucjonalnych, kiedy wiele spółek z tego klasycznego rynku spojrzy w kierunku Bitcoina i mam nadzieję, że spojrzy również w kierunku, w kierunku Ethereum. Oczywiście tutaj mamy taką informację, że kolejny duży gracz uznał Bitcoina jako aktywo warte inwestycji i przyjęto tutaj bitcoina jako uwaga zabezpieczenie przed Niepewną makroekonomią. Oczywiście pamiętajcie, że tutaj siła nabywcza pieniądza spada, tutaj mamy coraz większą inflację, coraz większy dodruk, a więc bitcoin i kryptowaluty jest to absolutnie dobra rzecz, żeby swoje portfolio tutaj zdywersyfikować. Lecimy dalej. Dyrektor generalny Kraken. Bitcoin nie może być osądzany z zerowym saldem na portfelu. Założyciel i dyrektor generalny Kraken roz rozmawiał z Bloombergiem o swoich przemyśleniach na temat bitcoina i Ethereum i uważa, że bitcoin na Adal będzie podlegać zmienności, ale ma duży potencjał do wzrostu. Giełda Kraken ma dzienny obrót w wysokości prawie 1,5 miliarda dolarów. Słuchajcie, Kraken na pewno jedna z mocniejszych giełd, oczywiście, wszystkie te główne giełdy na pewno biją rekordy. Jest to rekordowy rok dla giełd, jeżeli chodzi o zarabianie właśnie na prowizjach. I oczywiście, te zdanie, które powiedział tu dyrektor Krakena, a więc Bitcoin jest limitowany, przewidywalny i stanowi nawet większe źródło wartości. Niż coś takiego jak złoto. Oczywiście tutaj ja polecam, żeby dywersyfikować swój portfel na różne sposoby, natomiast mówimy bardzo często o tym, że Bitcoin jest cykliczny, że Bitcoin jest potwierdzony historycznie, że mamy tutaj cykle i pewne rzeczy na tym rynku możemy przewidywać. Oczywiście każdy rok niesie ze sobą nowe trendy, każdy rok niesie ze sobą zmiany i tak naprawdę każdy rok to jest inna rzeczywistość bitcoina. Jeżeli mieliśmy początek roku 2020, gdzieś tam wszyscy liczyliśmy na wzrosty, potem przyszła nie Niesamowita pandemia, te wszystkie lockdowny, te sprawy związane z koronawirusem, i właśnie w tym trudnym czasie, Bitcoin i wiele, wiele projektów naprawdę zrobiło niesamowite wyniki. To również pokazuje, że dzisiaj Bitcoin w tym właśnie kryzysie się obronił i stał się tym aktywem, które jest absolutnie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o rok 2000. Bardzo dużo mówi się o projektach DeFi. Rok 2020 był również niesamowitym rokiem, jeżeli chodzi o projekty DeFi'owe, które na początku bardzo, bardzo mocno wystrzeliły, potem część pospadało i mamy na Bing Krypto bardzo fajny artykuł, jak uniknąć oszustwa DeFi, siedem kluczowych pytań, które należy zadać. Warto sobie o tym poczytać, słuchajcie, warto wiedzieć, w jaki sposób wybierać projekty. Oczywiście nigdy nie mamy gwarancji, że dany projekt, nawet jeżeli spełnia to wszystkie warunki, tak samo airdrop, że gdzieś tam odpali, natomiast są pewne kluczowe, kluczowe rzeczy, które należy znać, a więc więc poczytajcie sobie tutaj o tym, o tych siedmiu warunkach. Ja może nie będę tego czytał. Natomiast artykuł niezmiernie, niezmiernie wartościowy, który pomoże wam w sposób, w sposób bardzo dobry wybierać właśnie te DeFi-owe projekty. Miasto w Hiszpanii uruchomiło własną kryptowalutę cyfrową. Słuchajcie, o tym mówimy bardzo często, że gdzieś tam w tych lokalnych samorządach, w niektórych krajach, w niektórych miastach, gdzieś tam te waluty cyfrowe są tutaj właśnie odpalane. Władze hiszpańskiego miasta Lebria. Prowincji Sewilla uruchomiły cyfrową walutę Elio. Uruchomienie waluty ma na celu pobudzenie lokalnej gospodarki podczas pandemii. COVID-19. Słuchajcie, bardzo, bardzo fajna rzecz. Elio jest powiązany z euro, jest wymieniany w stosunku 1 do 1, także w ramach tego programu 593 mieszkańców otrzyma od 20 do 200 euro w Elio, na, a małe i średnie firmy otrzymają po 400 euro. Blockchain jest absolutnie rozwiązaniem wielu problemów. Wiele firm w dobie pandemii również korzysta właśnie z tych rozwiązań blockchainowych. Niedawno rozmawialiśmy o Elten, o network, który współpracuje z rządem Holandii właśnie tutaj, jeżeli chodzi o te sprawy pandemiczne, także tutaj kolejna bardzo fajna, dobra, taka mała, lokalna, ale jednak adopcja dla kryptowalut. Lecimy sobie dalej, Binance Coin jest na nowym ATH. Binance Coin jest to dla mnie pozycja w moim portfelu. Jest to przede wszystkim token giełdowy. A więc tak jak wam mówiłem, tak jak rozmawialiśmy wielokrotnie w tym roku, moim zdaniem, każdy dobry portfel powinien, powinien posiadać przynajmniej jeden token giełdowy. Ja oczywiście posiadam ich więcej, posiadam Binance Coina posiadam oczywiście CRO, to są dwie główne moje pozycje w moim portfelu, ale mam również kryptowalutę należącą m.in. do KuCoin'a, natomiast Binance jest absolutnie tutaj jedną z moich najsilniejszych pozycji Binance Coin jest na ATH i dla mnie najważniejsze dzisiaj jest to, że posiadając Binance Coin'a ja mogę codziennie zarabiać, czy to na Launchpoolu, jeżeli wejdzie coś dobrego, czy to na tej, opcie, na tej opcji stake, tej standardowej tym, tym Binance Volt, które weszło niedawno, a więc tym średnim kopaniu za pomocą jednego kliknięcia, także tutaj jest to pozycja w moim portfelu, która jest długoterminowa, ale jest to pozycja która ma codziennie pracować, moje Binance Coiny mają pracować i mają codziennie, codziennie zarabiać natomiast jak, ten, jak robi ATH to jest zawsze dobra informacja, dzisiaj kilka naszych projektów zrobiło ATH, Polkadot Binance Coin, Rune co tutaj jeszcze Celsius, to są dzisiaj te projekty, które dzisiaj zrobiły ATH, jeżeli chodzi o nasz portfel, co mnie bardzo, bardzo cieszy mamy słuchajcie kolejny listing na Crypto.com, a więc The Graph. Myślę, że projekt mocny, projekt dobry to jest jeden z projektów, który ja przegapiłem. Nie udało mi się go kupić w tej, w tej fazie presej, a więc, tak jak widzicie, nie da się mieć wszystkiego. Nie da się również śledzić całego rynku, dlatego też nawiązuję teraz do, to, do tego, o czym mówiłem, o tych dobrych osobach na rynku kryptowalut. Jedna osoba śledzi takie trendy, inna takie. Warto od tych osób wyłapywać po prostu te najmocniejsze projekty. Jeżeli chodzi o Cryptocom, to dzisiaj mamy zatwierdzenie, słuchajcie, Super Chargera na Bitcoinie, a więc jeżeli tutaj korzystamy, Staliście to zatwierdzacie i przez najbliższe 30 dni będziecie otrzymywać tutaj, będziecie tutaj otrzymywać wynagrodzenie w BTC. Słuchajcie, ja miałem wrzucone, wrzucone tutaj około 40 tysięcy kro i z tego wyszło mi na czysto, jeżeli chodzi o ten supercharger na bitcoinie. Już Wam pokazuję, bo, bo dzisiaj to przeliczałem. Słuchajcie, 16 dolarów. Czy to dużo, czy to mało. To już zostawiam do Waszej prywatnej oceny. Przypominam, każdy Supercharger, każdy Syndicate dają da zarabiać. Ostatnio ma Syndicate, zarobiliśmy bardzo dużo, teraz na Superchargerze być może mniej, być może nie wszyscy będą zadowoleni, być może mniej osób wejdzie w kolejny Supercharger i uda się w następnym zarobić więcej. Natomiast dla mnie Kryptocom jest absolutnie tak jak Binance. Jest to projekt, giełda, aplikacja, która ma zarabiać codziennie kryptowaluty. Moje, moje właśnie Kro, ma codziennie pracować i codziennie dostarczać mi tutaj po prostu wartości. Czy to poprzez Supercharger, czy poprzez Syndicate, czy poprzez Stake. Także moim zdaniem 16 dolarów jak najbardziej dobre. 16 dolarów w Bitcoinie, które sobie zostawię, bo ja Bitcoina nie sprzedaję, a więc tutaj, tutaj bardzo dobra informacja. No i słuchajcie dzisiaj zaczyna się kolejny Supercharger, a więc Supercharger na Zlidze. Ja mam wrzucony już 51 tysięcy krot, tak jak, tak jak tutaj widzicie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Czekamy sobie na spokojnie. Przypominam 30 dni macie na to, żeby do dołączać swoje kro najlepiej zrobić to pierwszego dnia na początku bo wtedy macie największe maliczenia także jeżeli robiliście właśnie supercharger na bitcoinie zatwierdzajcie alokacje i wasze środki automatycznie przejdą na kolejny supercharger, a więc supercharger na zliga lecimy sobie słuchajcie dalej lecimy sobie dalej jesteśmy, jesteśmy jeszcze przy krypto.com A więc tu informacja o super chargerze, dobra, to już powiedzieliśmy. Eee, dobra, słuchajcie, Just Swap Dex, a więc ten projekt, który robiliśmy ostatnio, przypominam, że jest to DEX, jest to giełda zdecentralizowana, oparta o BNB, a więc o Binance Coina. Wczoraj dostaliście ode mnie instrukcję eee, Oczywiście ja zrobiłem tutaj jedną transakcję i kupiłem trochę tutaj tego Just'a po to, żeby tego, przepraszam, Jula, żeby, żeby otrzymać tutaj otrzymać tutaj ten airdrop, a więc zobaczymy, jak to wyjdzie, przeliczymy sobie wyniki. Mieliśmy oczywiście Tutaj po, po zakończeniu tego redrópu spadek na samym tokenie, także przeliczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Edro będzie wypłacany w stosunku 1 do 1000, także może być naprawdę ciekawie. Dostaniemy te y, Julie. No, i również samo to, że zrobiliśmy tą jedną transakcję, mam nadzieję, że to skończy się tym, że po nowym roku wszystkie osoby, które zrobiły tutaj tą transakcję, dostaną jakiś airdrop. I tu jeszcze moja jedna uwaga. Wiele osób pyta o te deksy. Słuchajcie, tych deksów jest naprawdę dużo. Dzisiaj, jeżeli chciałbyś usiąść i zrobić transakcję na wszystkich deksach, jakie są, to byś zapłacił prowizji ponad 300 dolarów. Więc trzeba robić to absolutnie z głową. Przede wszystkim wykonujcie transakcje, jeżeli musicie, a nie ma siły siadać na każdym deksie i robić transakcję i wydać 300. Dolarów na prowizję, bo wiele dexów może tych airdropów po prostu nie zrobić. Ja od siebie będę dawał po kolei informacje, który dex ja robię. Robię obecnie przesiew, mam już wypisane 25 tych dexów. Zrobię przesiew takich powiedzmy 8-9 najmocniejszych po to, żeby wam to pobać. Zobaczymy, jak zakończy się jool swap. Ja tutaj widzę potencjał, widzę naprawdę tutaj potencjał. Widzę oprócz tego, że jest airdrop, widzę również możliwość, że być może zarobimy na samym tokenie. Natomiast jak będzie czas, oczywiście, pokażę. Natomiast ja to co kupiłem, wrzuciłem na stake, a, a więc możecie również to sobie zrobić. Yy, możecie wrzucić sobie to na stake. Macie również yy, pulę. Ja wrzuciłem sobie tutaj na gelbi. No i tu jest przelicznik na 1000 dolarów. Jeżeli macie gelbi na 1000 dolarów, to około 4-7 dolarów dziennie. Ja oczywiście tyle nie kupowałem. Kupiłem sobie 1 i 2, a więc stosunkowo niedużo. Po to, żeby zrobić tylko transakcję, żeby załapać się na ten airdrop. Nie jest to ma tyle dla mnie. Dzisiaj, mocny projekt, żeby inwestować tutaj 1000 dolarów. Lecimy sobie dalej. Przeskakujemy na probita. Słuchajcie, na probicie będzie nowe IEO. A więc, tak jak mieliśmy IO SmartKea, SmartK, będzie to Limestone Network. No, jest to projekt, któremu zaczynam się przyglądać. Pobrałem sobie white paper i po nowym roku sobie usiądę już po sylwestrze, na spokojnie zrobię sobie tutaj ocenę tego projektu. Może to być projekt ciekawy i może to być IO, którym da fajnie zarobić. Projekt z Azji zajmujący się innowacjami, nowoczesne miasto tak to się nazywa zobaczymy, co tutaj z czym się je. Natomiast bardzo ważne to jest to, że jeżeli przejrzycie ten projekt i uznacie, że jest on wartościowy, to warto kupić sobie probity, a więc kryptowalutę Prop. Że, bo w momencie, kiedy będziecie kupować tutaj te limestony, właśnie za Pro, to będziecie mieli bonus 22%. Natomiast jeżeli to ogłoszą, jeżeli to ruszy, to sam, sam ten token może pójść mocno do góry. Więc jeżeli uznacie, że projekt jest wartościowy i że będziecie robić te IEO, to warto te probity zakupić sobie już teraz. Lecimy sobie dalej. Mamy dzisiaj czyli, Słuchajcie, niesamowite to, co wydarzyło się w tym roku na Fantokenach. Oczywiście dzisiaj na Binance'a weszła Roma, token gamingowy OG i Atletico madrid Poszło wszystko, wszystko tutaj na Binance'a także bardzo, bardzo mnie to cieszy. Natomiast, natomiast to, co najbardziej cieszy mnie, jeżeli chodzi o projekt chilis i socios to to, że same kluby zaczynają tutaj właśnie firmować fantokeny. Pamiętacie, mój pierwszy film, który zrobimy około roku temu na temat projektu Chilis, i mówiłem w nim, że żeby czyli złapało wiatr w żagle, żeby fantokeny poszły bardzo mocno do przodu, to potrzebujemy tego, żeby kluby same reklamowały fantokeny. W swoich mediach społecznościowych, na stadionie, na reklamach, na bandach, w różnego rodzaju fanpage'ach i to się właśnie dzieje. Juventus, Galatasaray, Barcelona że wszystkie te kluby zaczynają tutaj traktować te fantokeny poważnie, dlatego myślę, że idziemy w bardzo dobrym kierunku i spełnia się naprawdę to, co przewidywałem. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, o, 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 to po tym listingu mamy klasyczny dump, wszystko tutaj pospadało, było bardzo, bardzo mocno wypompowane. Tak jak dostaliście informacje, ja swoje fantokeny wszystkie posprzedawałem, po to, żeby wejść w locker room. Sprzedałem 100%, nie mam obecnie ani jednego fantokena. Wszystko wrzuciłem w locker room i liczę, że teraz po tym właśnie zysku, który zrobiłem tutaj na locker roomie, zarobię po prostu więcej. Zobaczymy, oczywiście czas pokaże, czy miałem rację. Natomiast spadki są duże: Atletico prawie 60%, Barcelona 18%, Galatasaray 7%, PSG 5%, i Juventus 7%. Natomiast ceny za te fantokeny cały czas są bardzo, bardzo wysokie. Czekamy na kolejne informacje, czekamy informacje na Local Roomie. Rok 2021 będzie należał do Chilis i do fantokenów. Jestem, jestem tutaj przekonany, że jeżeli będą robić swoje, to wszystko będzie się bardzo, bardzo mocno rozwiało. Polka Starter coraz więcej pisze o, o Moonbeam Network, także warto tutaj temu projektowi się przyjrzeć. Kroszczeń, SmartKotak tak Platform dla Polka dot Warto naprawdę z tym się zapoznać. Myślę, że tutaj może dużo się dziać. Ja również temu temu projektowi przyjrzę się tutaj, przyjrzę tutaj się mocniej, bo może tutaj dziać się naprawdę dużo, może być bardzo, bardzo ciekawie. Słuchajcie, na dzisiaj to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Jutro ostatni dzień, pamiętajcie o konkursie, skomentujcie, dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję. Rok 2021 będzie myślę bardzo dobrym rokiem dla nas, nie tylko jeżeli Chodzi o rozwój całej kryptoekipy, ale również o rozwój kanału na YouTubie, naszych grup, na Telegramie. Także trzy książki dla Was. Zostaw łapkę, daj suba i słyszymy się jutro w ostatniej pobudce w tym roku. Dzięki za uwagę. Hej, ekipa.